mamy robotę. Będziemy potrzebowali do takiej kiełbaski białej, soczystej, majeranek, pieprz czarny, mielony. Odradzam używania pieprzu białego mielonego. Smak jest troszeczkę taki jakiś mulasty, czosnek. I opcjonalnie gałka muszkatołowa, którą polecam dodać, i zwykła sól. W drugiej wersji właśnie chrzanowej będzie chrzan tarty, sklepowy. O tej porze roku nie mam dostępu do naturalnego. A z mięs najlepiej użyć łopatki. Tutaj mamy szynkę, bo miałem tylko dostęp do ćwiartki tylnej, i pachwinę. Pachwinę znajdziemy w tylnej części podbrzusza, przy nodze. Proszę zobaczyć, gdzie ona się znajduje. Stosunek mięsa, czyli łopatki, tu akurat mamy szynkę, tu z biodrówką, ale polecam właśnie łopatkę. Stosunek łopatki czy szynki do boczku, bo też możemy użyć, albo pachwiny, to jest 70% mięsa, 30% pachwiny albo boczku. Gdy jest chuda, gdy jest pachwina bardzo tłusta albo boczek, to 80% mięsa, 20% pachwiny albo boczku. Zaczynamy robotę właśnie od pachwiny albo boczku, zależy co macie. Musimy odkrajać najpierw skórę. Skórę krajamy na kawałeczki, bo ona nam posłuży do zrobienia emulsji i zarazem z tego parzenia tych skórek będziemy mieli zamiast wody płyn do tej właśnie kiełbaski. Wrzucamy skórę do około litra wody i parzymy prawie w 90 stopniach, ale nie gotujemy. Następnie bierzemy się za szynkę lub mówimy łopatkę. Wykrajamy wszystkie żyłki, ścięgna. To też nam się przyda, niczego nie marnujemy. I teraz z tych szynek robimy dwa gatunki mięsa. Jedno takie, co nie ma w ogóle żyłek, żadnych błon czy ścięgien, a drugie takie, co posiada właśnie takie lekkie żyłki, błony. Także odkrajowujemy takie właśnie ładne mięso. I tak mamy uzyskane właśnie mięso takiego gatunku pierwszego, drugiego i te skrawki. Mięso gatunku pierwszego kroimy na paski, które będą właśnie nam pasowały do mielenia, do maszynki. I będziemy te mięso wszystkie marynowali przynajmniej przez jedną noc. Właśnie to nam da tą soczystość w tej kiełbasie białej. Na szybko nie ma co robić, niestety musimy taką kiełbasę robić przynajmniej 12 godzin, bo jak zrobimy na szybko, ona nie będzie nam się kleiła i nie będzie soczysta w środku. Także kroimy mięso pierwszego gatunku właśnie na takie paski, które wchodzą nam do maszynki. Drugi gatunek mięsa tak samo kroimy na takie paski. Boczek czy pachwinę też kroimy na paski. Teraz umieszczamy w takiej właśnie szerokiej brytwance mięso klasy drugiej, boczek lub pachwinę, mięso klasy trzeciej i te właśnie resztki ścinki. Co jest ważne, żeby tego nie pomieszać. I teraz bierzemy się za odważanie przypraw. Na tym etapie właśnie tylko odważamy pieprz. Tutaj mam wszystkiego mięsa 4 kg, czyli 2 gramy na kilogram, to będzie 8 gramów pieprzu czarnego i 18 gramów zwykłej soli. Tutaj mamy 4 kg, jak mówiłem, czyli 72 gramy soli. Rozmieszaną sól z pieprzem rozsypujemy po tych gatunkach mięs i starając się nie mieszać tych mięs, gatunków, bo będziemy mielili je oddzielnie, masować
sól i pieprz w tym mięsie. I tak marnujemy to mięso z tym pieprzem, solą przynajmniej przez noc. Niestety trzeba takie kiełbasy troszeczkę dłużej robić i potem będzie nam lepiej wydobyć z tego klej i co najważniejsze, będzie ona właśnie przez ten zabieg soczysta. Także na noc do lotówki i zabieramy się do roboty na drugi dzień. I tak skórki sparzone, troszeczkę z dodatkiem, ale do tej kiełbasy to nie ma znaczenia. Tak samo z tego wywaru odlewamy setkę na kilogram tej kiełbasy, czyli tutaj oddane jest 400 ml. I to teraz też wieczorem zmielimy na najdrobniejszym sitku 2,6 mm. Ale żeby dwa razy nie zakładać tego sitka na drugi dzień, to wyciągamy z lodówki te właśnie skrawki i też je przemielimy, tylko oczywiście nie łączymy ze skórami. Skórki przemielone, teraz właśnie z tego bulionu, którego będziemy dodawali jutro do kiełbasy, dodajemy jakoś 50 tego wywaru i blendujemy na emulsję. I tak mamy skórki przemielone na taką emulsję. Jak to się oziębi, bo to nie musiało być zimne, wkładamy do lodówki i wykorzystamy to następnego dnia. A dzięki właśnie tym skórkom to będziemy mieli mniej zmarszczek i mniej będą nam kolana szczykały w stawach. I teraz właśnie te skrawki wyciągnięte na tym samym sitku 2,5 czy 2,6 czy 3. I właśnie ten najgorszy gatunek mięsa, te błony, skóreczki i inne sprawy teraz powrotnie wkładamy, ale możemy to od razu położyć na boczek albo pachwinę. Nie będzie żadnego problemu, jak teraz my to wymieszamy. Do napełnienia tej kiełbasy użyjemy jelit wieprzowych, tradycyjnych, kaliber 26-30 parę. Najpierw trzeba je kilkakrotnie przepłukać w wodzie. I tak jelita wypłukane 3 razy bierzemy, musimy wypłukać od środka, także nakładamy w ten sposób na kran z letnią wodą i płuczemy. Spuszczamy wodę do końca. Tak robimy, wystarczy raz. I co najważniejsze, dodaję troszeczkę octu. Po co jak co, ale smak, zapach tych jelit w kiełbasie białej po prostu niestety jest czuć. Możemy się pokusić jeszcze do zabicia smaku, wycisnąć taką garść cytryny. Dobrze to wszystko przemieszać. Dolewamy wody i nie będzie tego charakterystycznego zapachu. I tak minęła prawie doba. Po tej dobie zaczynamy od mięsa pierwszej kategorii. Kroję to mięso w kosteczkę drobne. Najpierw jest dobrze poczuć takie paski. Potem następnie w poprzek. No takie małe kawałeczki. Następnym krokiem będziemy mielili mięso klasy drugiej. Właśnie z łopatki czy szynki. I teraz jak to mięso jest takie w miarę ładne, to możemy puścić to na oczku 13. A jak ma więcej takich błon ścięgien, to na oczku 8. Przy krojonym mięsie pierwszej klasy w kostkę proponuję użyć oczka 8. Tak mamy mięso przemielone na oczku 8 drugiej klasy. Na razie pachwiny nie ruszamy. I to mięso przemielone wrzucamy do pojemnika z mięsem klasy pierwszej pokrojoną w kostkę. Dodajemy setkę tego bulionu ze skór na kilogram tego mięsa czerwonego.
Możemy dodawać stopniowo, ja to dam na raz. I teraz wstępnie wydobujemy klej z tego czerwonego mięsa, czyli jakieś 5 minut mieszania. I tak mięso wchłonęło wodę, to czerwoną, puściło też klej i teraz dodajemy emulsję ze skórek. Musimy to rozprowadzić w tym mięsie. I teraz czas na dodatkowe przyprawy. Do kiełbasy białej, jak znajdziecie przepis, który proponuje 1-2 gramy majeranku, to jest do tej kiełbasy nieporozumienie. Proponuję. To w ogóle nie jest żadna przesada. Tak samo jest z czosnkiem. Są przepisy, które też proponuję 2-3 gramy. Jest tego stanowczo za mało. Proponuję dać 5 gramów czosnku. Tylko to będzie mielony z pachwiną czy boczkiem. Zależy czego żyjecie. I to by były wszystkie przyprawy do klasycznej białej kiełbasy. Ja dodaję jeszcze gałki muszkatołowej 1 gram na kilogram. Da to taki fajny posmaczek. Nie będzie tutaj mocno czuć tej gałki przy 1 gramach, ale ta kiełbasa będzie miała całkowicie lepszy smak. Nie wolno bać się dodawać takich ilości przypraw do tej kiełbasy, bo gdy się da mniej, ta kiełbasa będzie smakowała taka zwyczajna, bez wyrazu, bez smaku. I teraz nam pozostało jedynie zmielić boczek lub pachwinę. Ja to przepuszczam przez oczka piątki lub 4,5, łącznie właśnie z czosnkiem. Pachwina zmielona i teraz pozostaje wrzucić do pojemnika głównego i dobrze wyrabiamy około 10-15 minut. Kiełbasa gotowa. Ja ją jeszcze do lodówki wkładam na jakąś godzinę, dwie. Niech się troszeczkę przeżre. I teraz zabierzemy się za drugą wersję tej białej kiełbasy, czyli z tego farszu. Podbieram około kilograma i dodam chrzanu tartego. Ten chrzan akurat jest, ma 61% zawartości chrzanu i w sumie ma małą tablicę Mendelejewa sobie. Po tej porze własnego chrzanu już nie mam, także polecam dać od 10 gramów do 20 gramów na kilogram tego farszu. Przy 10 gramach będzie lekko wyczuwalny ten chrzan. Przy 20 będzie już troszeczkę go lepiej czuć. Ja daję 20 i to wystarczy tylko rozprowadzić po tym farszu i nabijamy. Będziemy się zabierali do nabijania, tylko może jeszcze kilka słów o farszu. Dobrze farsz wyrobiony właśnie ma tak odchodzić od naczynia, tak samo takie testy, co mają się ręki trzymać, to możemy sobie między bajki włożyć. Dobrze wyrobiony farsz ma odchodzić od naczynia i trzymać się kupy. Jelita po tej kuracji octowo-cytrynowej są bielutkie. Praktycznie zapach zniknął, możemy nabijać. I teraz nabijemy kiełbasę do jelit. Nabijamy na jakieś 80%, bo będzie gęsto skręcana. Kiełbaska biała w wersji chrzanowej. Dobrze jest co jakiś czas zaznaczyć takim sznureczkiem, czyli zawiązujemy sznureczek, żeby po tym poparzeniu wiedzieć, która to jest. I teraz przed parzeniem trzeba jeszcze ją poskręcać. Nakuwamy tam, gdzie jest powietrze igłą, ale też nie za dużo, żeby przy parzeniu nam nie te soczki drogocenne za dużo do wody z parzenia nie uciekły. I po prostu w ten sposób obkręcamy kawałeczki nie więcej co 12-15 cm.
kiełbasy białej nie parzę, po prostu zapraszam, jak mam za dużo. Od razu idzie do żurku, do garka, na bezpośrednie spożycie. Także najważniejsze sprawy to są właśnie, żeby użyć łopatki. Ja użyłem szynki, bo miałem tylko szynkę, ale zalecam używanie łopatki, boczku albo pachwiny, żeby była soczysta. Nie nakłuwajmy za mocno przy parzeniu, bo soki wypłyną i tak samo straci soczystość. Zbliżają się święta, wszystkim życzę smacznego jajka i żeby święta odbyły się w gronie rodziny. A przy okazji rodziny to polecam właśnie teraz zajrzeć na taki prorodzinny kanał. Kanał się nazywa na YouTubie Pauluśka. Link będzie pod filmem. Zapraszam, subujcie, lajkujcie i to by było na tyle. Cześć. Cześć, tu Paula. Dzisiaj pokażę Wam to, co mamy już wysiane. Jeszcze pozostałości po poprzednich właścicielach, ale na razie tutaj będziemy mieć wielką